was w kolejnym filmiku. Na początku pytanie. Jak się mamy? Dajcie znać, jak tam wasze samopoczucie. Moje, słuchajcie, ostatnio naprawdę lepiej. Zawsze październik, listopad to było dla mnie po prostu kaplica. Ja wiedziałam, co roku to był mój okres, w którym ja się mogłam schować pod ziemię. Nie mogło nie być. I ja nie funkcjonowałam. Dosłownie, czułam się tak depresyjnie, lękowo, okropnie. Zawsze to był jakiś gorszy okres w moim życiu. Ale teraz, słuchajcie, ja się czuję świetnie. I wydaje mi się, że to dlatego, że przyznałam się sama sobie przed lustrem, u psychologa, co ja robię źle. Tak jak jestem w stanie naprawdę wytrzeć na kogoś ryja, że taki srak się zachowuje, to tak zrobiłam sobie. Może to nie jest zbyt zdrowy sposób, żeby sobie radzić z problemami, bo ja wiem, co robię źle i staram się tego nie robić. Poszłam właśnie do Lumpeksu w poszukiwaniu jakichś fajnych takich jesiennych rzeczy. Nie ma! O, na jakim piętrze ja stanę? Nie wiem. Nie wiem, ale zaraz się dowiem. O Boże. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja wytrzymam na tej popieprzonej uczelni, po prostu, nie wiem, jest teraz, ostatni rok mi się zaczyna, magisterkę kończę, a w ogóle, bro, większy minus, jaki zauważyłam, to jest to, że ciężko jest w ogóle kogokolwiek poznać na tej magisterce, bo to są naprawdę bardzo rozmaita grupa wiekowa i raczej to są takie osoby, które, tak mi się wydaje, że przychodzą, odbębniają, oni chcą zrobić magisterkę i ich nie interesuje to, czy oni się z kimś tutaj zaprzyjaźnią, czy nie. Szczerze, mam podziurki w nosie, mam dość tego pieprzenia na temat tego, że o, na studiach to jest w ogóle najlepszy czas w twoim życiu. Poznasz najlepszych przyjaciół, poznasz męża. Jakby wiecie, każdy zawsze tak mówi. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. I ja się z tym nie zgadzam. I ja tak nie miałam. I przykro mi może z tego powodu, bo fajnie by było. Tak każdy zawsze opowiada o tych studiach, ale studia, jakby moje doświadczenie ze studiami jest zupełnie inne, zupełnie. Ale wyjeżdżam, bo ten parking tutaj oczywiście kosztuje. Nie dość, że płacisz za te studia, to jeszcze za ten parking musisz płacić, na którym nigdy nie ma miejsca. Boże, jak ja dzisiaj zajebiście wyglądam. No tak mi się podoba ten outfit. Mega kocica. Mega kot. Przyszłam pierwszy raz do Hard Price, bo otworzyli w Poznaniu. No i fajne to są rzeczy. To jest taki chyba coś a la TK Maxx. Jestem oczywiście na dziale ze świecami, no bo co mam robić z drugiej strony? Patrzcie, taka olbrzymia, tylko za 50 zł. O Jezu. Lol. Nie jestem w ogóle usatysfakcjonowana, więc idę obok do TK Maxa. W ogóle myślałam, że tutaj będą z dwa piętra. Ale to nic, zaraz znajdziemy inne miejsce, gdzie możemy wydać pieniądze. W ogóle pamiętajcie razem ze mną o tym, że musimy iść po zeszyty na studia. Bo jednak to są studia, tak? Trzeba się uczyć, trzeba notować. Wow. Patrzcie ten. O, jaki piękny. A tam. I tutaj by śmietana i pianki by mogły wystawać. Prześliczne. Będziecie mi pomagać teraz wybrać koc, bo muszę kupić jakiś zajebisty koc. Totalny misiak. Ile? Ej, 124 zł, czy to jest dużo? Jaki on jest duży? Nie wiem. Takiego nie lubię, bo on ma taką strukturę, że na nim zostaje tyle syfu, że wszystko się do niego będzie przyklejało. Więc takiego nie chcemy. Jak kojarzycie, mam, czekajcie, taki szalik, ale zielony, właśnie z Primarka. I chciałam dorwać jakiś beżowy, ale kurde, nie ma zbytnio nic fajnego. Czarny, taki nudny. Oh my god, co myślimy? Czy wyglądam jak debil? Nie no, ładne. Ładne chyba. Robimy test. Gdzie to się wkłada?
Oceniam 9 na 10, a pod nawet 10 na 10. Nie wiem, co by można było zrobić, że to było lepsze. To jest przepyszne. Tylko nie wiem, jak mam to wymieszać. Ja to powinnam przechylić, co nie? I zrobić mix. No już nie zrobię. Mówię tak. Zajebiste. Powiedz. Lecimy dalej. Nie wiem, jak wy macie, ale ja mam na przykład tak, że totalnie, jak są zaliczenia i ktoś mi mówi, no z tego przedmiotu. Z jakiego przedmiotu? Co to za przedmiot? Ja nie pamiętam tych nazw, tych przedmiotów. Nie pamiętam, kto nas uczy tego przedmiotu. Nie pamiętam z wyglądu. Ogólnie nic. Tak jakbym w ogóle nie chodziła na te zajęcia. A chodzę serio i biorę udział. Przyjechałam właśnie z moim kolegą do Ikei. Szukamy kanapy. A nie wiem, w ogóle... Proszę pana, a ma pan to nagrywane poważnie albo nie? Dosłownie hit, mówię, że przyciągam szczęście. Słuchajcie, wziąłem sobie poduszkę i na outlecie była o połowę niższa cena. No więc hit, ale potem tak. Mówię, podstawka pod świeczki mi się podoba, ale kosztowała 25 zł, mówię, nieważne, nie potrzebuję jej. Wiecie co? Zadycha. Tak to jest, jak się w życiu przyciąga szczęście. Mój typowy zestaw obiadowy w IKEA, czyli wege kropsiki, zestaw surówek bez top of the top. Ja nie wiem, jak można tego nie lubić, czyli zapiekany serek. To jest przepyszne. I ja wolę, jak ja wyglądam. Czuję się tak, jak wyglądam. Dostałam dzisiaj rano okres. Jest dramat dramatyczny. Jest masakracja totalna. Ale przychodzę do... Pokażę wam, co kupiłam wczoraj, bo mówiłam, że pokażę, więc zacznijmy od lumpeksu. I kupiłam tą bluzę 20 zł. Zresztą nie wiem, czy to mówiłam, ale wszystko kosztowało 20 zł, bo była jakaś czwartkowa promocja. Kupiłam potem... Czy ja muszę wam to przymierzać? Czy wybaczcie mi, że mam okres? Wybaczcie mi, co? Dobra, wybaczcie mi. Bo serio, w dupie to mam. Okej, okay? W dupie mam wszystko dzisiaj. Taki sweter. Patrzcie. Ale myślałam, że będzie trochę oversize'owy, a nie jest. Ale jest bardzo cieniutki, to jest bardziej taka bluzka. Pierdziele, czekajcie. W głowie wełniany. Wygląda tak. Ciepły, olbrzymi. Z suwaczkiem. Mega fajne. Ja kupiłam poszewkę i poduszkę, cały zestaw. Bardzo ładna, taka jesienna. No i w IKEA to wam pokazywałam. Kupiłam tą poszewkę, bo wiecie, ja sobie wyobraziłam to i to. I klasa, cycuś, glancuś. Mucha nie siada, czy jak to się tam kurwa gada. Elubina! Przyniosłam was, bo nie chcę mi się już tam siedzieć. Kupiłam jeszcze tak. Zapaszek w Zara Home. Jest to zapach gingerbread. I jeszcze był jakiś taki karmel, coś tam. Ale ten karmel był tak przytłaczająco mocny. Nie. Taki aż za bardzo słodki. Aż za bardzo. A ten jest taki wyważony. Pięknie pachnie. Piłam za ile? 50 zł? Czy mnie walnęło? Czy ja spojrzałam w ogóle na tą cenę? No takie wiecie... Na kostkę to się tak roluje. Zobaczymy. Zwykły zeszyt, one są po 20 zł. Kupiłam też do Rossmana i kupiłam... O, właśnie! Zawsze na Instagramie mi się pytacie, co to jest? Co to jest? Bo to mega fajnie wygląda. Jest to płyn do dezynfekcji rąk. I kupiłam dwa zapachy. Jeden będę miała do kosmetyczki, a drugi do torebki. Krem do rąk. I po prostu najlepsza na świecie gąbeczka do makijażu. Bo długo myślałam o tych spodniach, bo ja też je już przymierzałam. No one są piękne. Chciałam w lumpie jakieś fajne spodnie, ale nie było, więc w Bershce kupiłam te. I jeszcze w Primarku przepiękna piżama. Pokazuję wam to, bo chcę już ją rzucić do prania, żeby cię w niej spać. Ale
jest taka mięciutka w środku, jest taka kiciusiowa. Jeszcze w Ikei pościel. Zaraz ją będę zakładała. Co jest ze mną nie tak? Wyglądam jak zaśmierdziały skunks. Piękny jest ten makijaż, slay. W ogóle miałam iść na 8, a idę na 13 i zaraz już muszę wyjeżdżać, więc się mega spieszę. Ale ubiorę takie lniane spodnie. Ubiorę pod to t-shirt z Local Heroes, jest przesłodki. Różowy sweterek. Iść na outfit, po prostu mega słodki, mega komfortowy. Stresuję się trochę. Stresuję się trochę, ale stresuję się dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, mam seminarium. Więc będę musiała gadać o swojej pracy magisterskiej. Ale najchętniej zostałabym na drugą część oglądania na kanapie. No ale cóż. Bye Kevin. Jej, mamy przerwę. Zamówiłam sobie kawę. Jest tutaj mega szał w stołówce. Jest tak dobre jedzenie, w sensie dobrze wygląda. Godzina 20. Patrzcie co. Nie wzięłam tego bidonu z auta i w ogóle nie dzisiaj nie wypiłam wody. Ale to nic. To nic. Wypiłam za to kawę. Ej, wiecie co? Ta kawa, którą wam pokazywałam, ta mała. Wiecie ile ona kosztuje? Słuchajcie, zgadujcie. 14 zł. 14 zł. Słuchajcie, taka mała kawa, którą ja wypiłam dosłownie 2 minuty. Masakra. Więc jakby never again. Never again. Tutaj tofu smażone w sosie sojowym z mleczkiem kokosowym, karmelizowane z octem ryżowym. O Boże, jakiś miks naprawdę wszystkiego, więc nałożymy sobie wszystkiego po troszku.